tym odcinku. Co to jest, dziewczyny? Uciekajcie! Cześć wszystkim, tu Brygada Poszukiwaczy Przygód, czyli Magda, Hania, Amelka. I wybieramy się nad Wisłę. Będziemy chodzić po korycie rzeki Wisła, która troszkę teraz wyschła. I będziemy patrzeć na ślady przyrody. Tutaj mamy masę takich, zobaczcie, śladów. I nie wiemy, co to jest. Czy to był jakiś tutaj dzik, czy to sarny. Nie wiadomo. Patrzcie, to są jakieś ślady łap. Ślady łap. O Boże, to chyba Beza zrobiła. Beza, chodź tutaj. Beza? Chodź. Ale akurat nie, akurat Beza. Nie, to ona tego nie zrobiła. Beza, ty masz dwa kopytka teraz? Jaka ty jesteś brudna, kobieto. Co to? Co nie, to? Bo tam jakaś, co jakiś to? Ten chyba Robert. Szukaj, przyszedł. Szukaj, Beza, co to jest? Beza, co to za zwierzę? Szukaj, szukaj. Szukaj. Słuchajcie, dobrze, że mamy Bezę, bo Beza może znajdzie ślady i pierwsza odkryje pytona. Tu jest jakiś taki ślad. Amelka, ty coś wiesz o tym? Nie. Nie, nie. Amelka to na szczęście zrobiła butem, ale tak może wyglądać ślad pytona, który uciekł i chodzi gdzieś na wolności nad Wisłą. Amelka. Idziemy śladami tych śladów. Dzikich, śladami tych śladów. Śladami dzikich zwierząt. Zobaczymy, gdzie poszły. Beza! Beza nam zrobi. Szukaj dzikich zwierząt. Chyba się rozproszyły i pobiegły. Nie, tak pobiegły. Patrzcie, a tu jest ślad wiedny. Jakby pyton tędy przechodził. Chyba mamy ślad pytona. Patrzcie. Mógł tędy iść, chociaż chyba powinien być bardziej falowany. No. Nie, to chyba rowerzyści. Na górę. Daj hopę. O matko! Uciekaj! Co tam? Widzicie to? Ty może lepiej nie podchodź. Poczekaj. Mogę zjąć? Możesz. Nie boicie się? Co to jest, dziewczyny? Co to jest? Jakieś jajka. Jakie jajka? No jakie jajka? Ale wielkie. To na pewno nie jest strusia jajko. A kto to mógł ten znieść? Może pyton? Nie. Może... Słoń? A słoń nie znasz. Dinozaur! Uciekajcie! Co to było? Co to było? To chyba dinozaur. Gdzie moja czapka? Zostawiłaś czapkę? Zgubiłaś ją? Muszę wrócić. Nie! Nie! Co ty, Amelka? Co? Czekajcie, gdzie jest pies? Nie ma Bezy. Beza. Gdzie jest Beza? Gdzie jest Beza? Beza. Nie, wiecie co? Poradzi sobie. Ona da radę. Uciekajmy. Widziałyście, co to było? Nie dość, że chciał zjeść jajka, to jeszcze chciał zjeść nas. Uratowałyście jajka. I co my teraz z nimi zrobimy? Przecież to nie małe dzieci. Jak się opiekować jajkami? Zaopiekujemy się. Czekajcie, mam pomysł. Chyba... Daj, ja potrzymam. Mam coś takiego... Mam coś takiego... Chodź, pokaż. Co to jest? Zwierzęta świata i plus świat prehistoryczny. Prehistoryczny, ładne rzeczy. Taka mapa. Dobra. Możemy sprawdzić. A co to? O,
to coś o jajkach i stworach. Trzymaj, Hanusiu. Jajku, ale genialnie. Zdejmij bluzę, bo chyba się zgrzałaś. Bardzo. Mogę? Podasz? Co my zrobimy z takim maleństwem? Nie ma, ale dobrze, że mamy. Ale tam pewnie coś opowiadają o dinozaurach. Poczekaj, Melko. Melko, schowaj to na sekundę. Masz, Hanusiu? Poczytajcie coś o jajkach. Okej. Okay. Jak to ja wiem, że jajka potrzebują ciepła, że to nie mieszka. Pokaż, Melciu. Potrzebują ciepła. Tu jest jakiś ten. Wyjmiemy te rzeczy. Pokaż. Bije mu serce. Słyszysz? Patrz! Co to? Patrz. Na chyba różowy. Poczekaj, posłuchaj. Różowy. Posłuchaj mu serca. Musisz go pogłaskać na dole. Zielony. Zielony. Chory, potrząs. Też mi się zaczyna. Też mi się zaczyna robić różowy. Poczekaj, nie za mocno. Dalej zielony. Chory, potrząs dolną część lub czyszy. Już, żółte są. Chyba mu przeszło. Chyba się odbił. A mój jest pomarańczowy czy czerwony? Przechyl lub... Ciekawy. Przechyl lub dotknij. Żółty? Nie ma żółtego. Potulcie je trochę. Kocyk wzięłyście, to je przykryjcie może troszkę. Ha? Słuchaj. Zielony, chyba jest chory. Tak. Ej, ten tu masz mapkę. Nie przybije go, niech on się wykluje. I co? Pogłasz go trochę, potul, posmyraj. Może się wykluje, może trzeba jeszcze poczekać chwileczkę. Miga, czkawkę. Miga chyba zaczyna... Czkawkę chyba, tak. Czkawkę, czy zaczyna się wykluwać? Czkawka, puknij w jajko. Pokaż. Puknęłam. Miga, nie wiem jak go wkroić. A nie wykluwa się? Nie, jest tak napisane. Pokaż, pokażmy tutaj wszystkim. Czerwony? Chyba mu się nie spodobało, aż puknęłam. Zdenerwowany. Potrzy nie lubi dolną tego. Część. O, żółty. Żółty. I co? Dotknęłam. Ciekawy. Przechyl i dotknij. A? Przechyl albo dotknij. A jak to zrobić, żeby się wykluło? Czekajcie, ja przeczytam. Odpukuję cię jeszcze raz, odpukaj. Nie, bo on miał czkawkę. Czekaj. Mruczy. Słyszysz? Hania, przykryj, bo się nie wykluje. Musisz tu potrzeć dolną część jajka, żeby on się wykluł. Widzisz? Szuk. Śmieje się. Jak bobasek. Jak nie będzie światło wyłączone, słuch. Niebieski? Słuch. Niebieski? Niebieski, zmarznięty, potrzyj dolną część. Jakbyśmy zgasili światło. O, żółty, chyba mu przeszło, co? Dobrze. Nie jest łatwo opiekować się jajkiem. Jak się zgaszą wszystkie światła, to jak w ogóle nie będzie się palić, to znaczy sucha, sucha, chory jest, pali się zielone. Tak? Musisz podpój dolną część. Kater ma. Bo jest chory, musisz... Przechylić lub patrzeć dolną część. I kicha. Trzeba. O, żółty już jest. Ciekawy. Przechyl do. Do nas.
się. Bobasek pomarańczowy musi mu się odbić. Poklep górną część. Żółty puka. Nie. A co u ciebie, Haniu? Już tkał. W sensie szafka była u niego. A ja miałam tak. Te kolory już miałam. Żółty, zielony. Czekaj. I jeszcze nie miałam dwóch. Nie, jeszcze nie miałam białego. Bije serce. Ty biały. Może ci się chyba biały. O! Łałeczka. Jakby się tak zrobiło, tak trochę ciągle. Różowy. Słuchaj, bicia serca. Puka. Tak. Tak. Zielone. Chory jest znowu. Kicha. Tu czapot na samym dole? Jaka to opiekunka jesteś? Gra ci melodię? Zmienia kolor, będzie się wykluwał. Jest napisane. Wykluwanie. Pojawienie się tęczowych świateł oznacza, że jesteśmy gotowi do wyklucia. Rusza mi się! Postaw go. Słuchajcie ci. Ruszam się. Czy zielną cięcienkę, aby pomóc nam się wykluć. Kiedy wydziobiemy sobie... Dobra, trzeba. Kabelka, skupi się. Biegu się. Ruszę cię. Biały. Nie. Obawiam się co do tego. Słuchajcie. Trzeba pocierać przez cały czas. Tak? No to trzy. Pomóż mu się wykluć. Pocieraj, Marciu. Tobie już się świeci tęczowe? O! Co to? Opotka. Postaw, postaw. Poczekaj, niech się wykluje sam. Jaki gigantyczny on jest. Prawda? Aha, jakiś wielkolot. Troszkę. Nie, nie udało się. Ciągle pocierasz. Wezmę tutaj ci mikrofon. Co? Opiekujesz się? Wysuwa się. Chociaż to tak za bardzo nie widać. Jeszcze troszkę. Śpiewa 100 lat. Drugi wychodzi. Co tam jest? Dwa, ja myślałam, że są takie... Amelka, weź Hanusi. Pokaż jej. Hanusia, pokaż, co
pokaż. Jak to drugi? To są bliźniaki. O rany, dwa małe stworki. Masz. Hania, co to są za stworki? A ja muszę pilnować. Co to są za stworki? Nie wiem, ale bardzo słodkie. Jeszcze drugi się wytarabania z jajka. Pokaż tylko, co to? Maluszku, pogłasz go troszkę. Ojejku. Biały. Amelka, zaczynasz? Mogę? Czekaj, ja muszę jest zobaczyć. To jest ten odgłosowy. Biały, śpiący, dotknij. Niebieski. Podstawy. Zmarznięty, naciśnij. Wybuch. Przycisk na głowę. No. A mi one kogoś przypominają. Ja już widziałam podobne stworki. Co to są za stworki? Chyba to są Hatchimalsy. Chyba Hatchimalsy. Ej, biały jest. Ale bliźniaki, to takie jeszcze nie widziałam. Mój śpiący. Patrzcie, wychodzi ten drugi mały brzdąc. Dotknij dolno, aby wybuch. Ale nie, teraz jesteśmy tu. Ale ja. Zaczyna wykluwanie. Musisz głaskać go na dole. Maluszek, gdzie? Musisz, on jest chory i musisz przechylić nacisk. Chory. Przechyl, naciśnij przycisk na główce lub naciśnij nosek. Przechyl, musisz przechylić. O. On wychodzi górą. Górą muszę jeszcze lampkę przejść. Musisz go głaskać. Głaskać, ale nie głaskać do góry, żeby on nie mógł. Na dole musisz go głaskać. Pocierać. No już jest blisko. Czekaj, chyba mu troszkę pomogę. Różowy ma oczka. Różowy. Chce się przytulić lub rozmawiać ze swoim bliźniakiem. Ale bliźniak się jeszcze nie wykluł. On jest ciekawy. Może musisz go postawić na pewno. Chodź, chodź. Jak teraz? Żeby tutaj nagrzać. To jest pod wpływem ciepła, tak mi się wydaje. Daj mi. Moje dzieci. Obskubujemy to. No i będzie wypluwanie zaraz. Beknął. Patrz, już teraz będzie. Ania wyjęła drugiego. Bliźniaki. Ale słodziaki. Amelka jakiego ma kolorowego. W takich kolorze zobacz ten tak, tych kropek, które masz tu. Dzień dobry, witamy na świecie. Cześć. Cześć, bobasy.
Mama. Czekaj, o, gadają sobie. Czekaj, bo ja muszę ich pilnować. Wychodzi. Śpiewa, wygra. Becze. Dobra, bliźniak B. Który pierwszy wyszedł? Zobacz, tylko możesz wyjąć, Omelko. Ogon ma taki pali, zobaczcie. O, drugi się. Ty też masz bliźniaki. O, jajku, takie same słodziaki. O, jaki słodziak. Ale będziemy miały z wami zabawy teraz. Takie maluszki w domu, ojejku. Poczekaj, on się wykluje. Tylko ten, on śpi, nie da się ten. No to dobrze, zobacz, co tam się dzieje z tym maluszkiem. O, o maluszek, dzień dobry. Cześć. Cześć, nosku. A mój zasnął. Zobacz, pokaż tutaj wszystkim, pokaż go. Pokaż identyczne są? Co do joty identyczne? Nie, zasnął. A nóżki mają inne. Obudź się. Nie no, dziewczyny. Tyle dzieciaków? To jesteście teraz mamami, tak? Ja mam jeszcze jedno jajo. Jest jajo. Amelka mama, Hania mama. Wszystko dobrze się skończyło. Tak naprawdę nie było zagrożenia ze strony... Nie było. No było troszkę, no. Nie, nie było dinozaura ani pytona. Byłyśmy bezpieczne. Beza, jak widzicie, cała i zdrowa tutaj z nami siedzi. Bobasik. No a bliźniaczki tutaj są. No i będziemy się nimi opiekować. Myślę, że zobaczycie potem, jak je wychowujemy i co one tam potrafią. Tak wygląda nowy Hatchimal Surprise, który będzie niedługo w sklepach. No i cóż, w każdym są bliźniaki. Więc naprawdę dużo więcej zabawy. Dwa razy więcej kłopotów i różnych spraw z wychowaniem. Jak wam się podobają? Zobacz, jak rusza skrzydełkami. Co to jest? Słuchaj, jak wam się dziewczyny podoba? Hatchimalsy, surprise, Amelko? To jest super. Dziewczyny są totalnie przejęte i Beza też, jak widzicie. No, w wychowanie. Zobacz, co to jest. Słuchajcie, może Beza wychowa też jakieś Hatchimalsy. No zobaczymy. Pozdrawiamy was serdecznie. Piszcie komentarze, piszcie, jak wam się podobało. I uściski, pozdrowionka i wszystko. Kłaniamy się. Pa!